Ja chciałbym dzisiaj taką rzecz zrobić. Chciałbym się z wami podzielić 6 rozdziałem listu do Rzymian. Jesteśmy na świeżo w przetłumaczeniu tego rozdziału. Znaczy, na świeżo pod tytułem, że skończyliśmy jego w tym momencie, nie? Może tam 2 tygodnie temu. Dla mnie 6 rozdział listu do Rzymian zawsze był tym elementem, który się składa na podstawę dogmatyczną chrześcijaństwa. To jest podstawowy element doktryny chrześcijańskiej. Bo nawet w liście do Rzymian, który całkowicie jest traktatem doktrynalnym, to 6 rozdział jest tutaj elementem tego kamienia węgielnego. Dlaczego chcę się tym z wami dzisiaj dzielić? Dlatego, że to między innymi on, ten 6 rozdział, zawiera w sobie bardzo dokładną, Pawłową informację duchową na temat tożsamości narodzonego z Bożego Ducha człowieka. I ja uważam, że pojęcie tożsamości jest rzucane przez ludzi bożych wielokrotnie, nie twierdzę, że zawsze, ale wielokrotnie jako nie do końca pojęta rzecz. A Paweł jest logikiem. Ja uwielbiam go, bo to jest logik. To jest człowiek, który nie pozostawia wątpliwości. Oczywiście, o ile jest to prawidłowo przetłumaczone, bo w innym wypadku to pozostawia wiele wątpliwości. Paweł nigdy nie mówił ludziom, do których pisał list, do Rzymian, co jest dobre, a co jest złe. I nigdy też nie tłumaczył im w swoim przekazie dogmatycznym, jak, co oni mają robić w sposób ten fizyczny, nazwijmy to. On tego nie robił. Niestety w przekładach naszych jest to nafaszerowane takimi informacjami. Uważam, że osoby, które to tłumaczyły kiedyś, naprawdę musiały się obawiać tego, co rzeczywiście przeczytały, chyba że one tego nie przeczytały, chyba że one były zaciemnione do tego stopnia, że one tego nie były w stanie realnie odczytać. Ale jeśli to zrobiły, to treść była niebezpieczna. Paweł w liście do Rzymian przede wszystkim, on głosił niebezpieczne treści, bardzo niebezpieczne. Treści, których nie można było skontrolować. W zasadzie te treści, one miały za cel ukształtowanie człowieka Bożego w ten sposób, aby człowiek Boży był nie do skontrolowania. Żeby nie można było też go zagiąć życiowo. To był Paweł. Nie prowadził różnych, nazwijmy to, stricte psychologicznych układów, które miały doprowadzić człowieka do tego, aby człowiek był jakiś. On chciał, aby człowiek, Boży człowiek, dowiedział się, kim jest, a nie co ma robić. Bo dowiedzenie się, kim jesteś, zaakceptowanie tego, kim jesteś i przeżywanie tego, kim jesteś, jest otwartą drogą do potężnej mocy Bożej. Ale to jest bardzo zawoalowane wśród chrześcijan. Bardzo zawoalowane. Stąd chciałbym, żebyśmy sobie przyjrzeli się na ten list. Mamy
23 wersety, na które się przyjrzymy. Cóż więc na to można powiedzieć? Czy należy pozostać w grzechu, aby łaska była coraz obfitsza? On zadaje pytanie im, ponieważ on wcześniej wykazuje, że grzech został wchłonięty przez Jezusa. Że to, czy oni będą popełniać złe czyny, czy nie będą, to i tak są zaakceptowani przez Boga. I po śmierci idą do nieba. Paweł to wykazuje. Czasami jak ludzie mnie czasami pytają, a wiesz, a skąd ty bierzesz te doktryny o nieutracalności zbawienia? Jak ja wcześniej to ludziom podawałem jakieś tam fragmenty, nie? Dzisiaj, kiedy siedzimy w tłumaczeniu pisma, to mówię, wiesz co? Wszystkich wywodów Pawła. Wszystkie wywody Pawła. Paweł w żadnym miejscu nie pozostawia absolutnie żadnej wątpliwości, jeżeli chodzi o nieutracalność zbawienia. W ogóle nie. Taki Paweł jest. Więc on zadaje im pytanie, czy w związku z tym, że jest nieutracalność zbawienia, to czy należy pozostać w grzechu, aby łaska obfitowała? Bo on wcześniej przytacza informację, że gdzie prawo się rozwijało, tam grzech obfitował. Więc on teraz otrzymuje od nich też pewne pytania, bo my mamy listy Pawła do tych wspólnot, ale nie mamy listów wspólnot do Pawła. Wtedy ludzie się nie informowali mailami, czymkolwiek innym, tylko oni Pawłowi zadawali pytania, a jeśli nie były to zadawane pytania bezpośrednio, to zadawali pytania współpracownikom Pawła, a Paweł w tym czasie, często przebywając w więzieniach, Paweł bardzo często przebywał w więzieniach, on, kiedy odwiedzali go ci współpracownicy, on przez nich przekazywał te odpowiedzi, te listy. Między innymi tak też przekazał list do Rzymian. Paweł pisze do Żydów w Rzymie. To nie są poganie. On pisze do diaspory żydowskiej. Czyli do Żydów pozaświątynnych, którzy tam mają swoją wspólnotę żydowską. On ich przyprowadził do Jezusa i potem pisał do nich list, ucząc ich. Więc oni znali prawo. Oni wiedzieli o takich wypowiedziach pod tytułem, że gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska obfituje. Więc oni zadawali też pytania, czy zatem mamy grzeszyć, aby łaska obfitowała? Bo to diabeł przychodził do ludzi, takie rzeczy im mówił. To oni pytanie, to Paweł mówi, cóż więc na to można powiedzieć? Czy należy pozostać w grzechu, aby łaska była obfitsza? I dalej mówi, taka rzecz nie ma prawa zaistnieć wśród tych, którzy umarli dla grzechu. Jakim sposobem mieli w nim by jeszcze żyć? Odpowiada Paweł. Wyjaśnia i zadaje pytanie. Taka rzecz nie ma prawa zaistnieć. Wiecie, co robi Paweł? On wyklucza, posłuchajcie mnie, Paweł wyklucza, że jakikolwiek Boży człowiek może nie posiadać mocy do tego, aby nie grzeszyć. On to wyklucza. Chcę też, żebyście zobaczyli, w jakim miejscu jest obecnie Kościół. Kościół się domaga tolerancji. Rozumiecie? Paweł nigdy nie okazał ani grama tolerancji. On to wykluczył. Taka rzecz nie może zaistnieć, on mówi. Wśród tych, którzy, jak on teraz nazywa, narodzonych z Bożego Ducha ludzi, posłuchajcie, umarłych dla grzechu, dla niego narodzony z Bożego Ducha równało się umarły dla grzechu. Paweł w ogóle nie zostawiał dyskusji, mówi, jeśli narodziłeś się z Bożego Ducha, natychmiast umarłeś dla grzechu. Są takie organy w ciele,
które służą tylko do tego, żeby coś stworzyć, a potem umierają. Wiecie, jaki to jest organ na przykład? Łożysko. Łożysko po urodzeniu dziecka jest bezużyteczne. Ono żyło, dopóki dziecko było w łonie matki. Kiedy dziecko wychodzi z łona matki, łożysko co? Umiera. Gdy powstało życie, inne życie, które miało za cel go zasilać, umarło. Dlatego Paweł pokazuje pewne zasady duchowe. Jeśli narodziłeś się z Bożego Ducha, stałeś się martwy dla grzechu. Zobaczcie, co on mówi. Martwy. Czy nie rozumiecie, jak potężne jest zanurzenie w Chrystusa Jezusa? W śmierć Jego to zanurzenie. Trzeci werset. Tutaj rzeczy przetłumaczone jako chrzest w naszych Bibliach. Ale Pawłowi w ogóle nie chodzi o jakiś chrzest. To jest baptizo w Jezusa Chrystusa. To nie jest zanurzenie w wodzie w imieniu Jezusa Chrystusa. To nie ma z tym nic wspólnego. On mówi, czyż nie rozumiecie, jak potężne jest zanurzenie w Chrystusa Jezusa? W śmierć Jego to zanurzenie. Pyta się, czy oni to rozumieją. Dzisiaj wielu ludzi mówi tak, ja potrzebuję mieć objawienie, a Paweł mówi, musisz po prostu zrozumieć. Przestań szukać objawienia. Usiądź, przeczytaj i zrozum. To jest rozumowe. Ludzie, którzy szukają objawienia tam, gdzie winni coś przyjąć rozumem, to są ludzie, którzy wstrzymują się sami przed wprowadzeniem do swojego życia konkretnej prawdy Bożej. I mówią, ja tego nie mam objawionego. Nie mam takiego objawienia. Tu jest napisane, zrozumcie, czyż nie rozumiecie? Tu nie jest napisane, czyż nie macie objawienia. To jest odwołanie do rozumu. Tak jak rozumem uczysz się A, B, C, D, niebieski, szary, biały. Rozumem. Nie masz, rozumiesz o co chodzi? To nie jest rzecz, która ma być objawiona. Ta rzecz jest tak jasna dla Pawła, że on ją przekazuje na poziomie rozumu. Mówi, czyż nie rozumiecie, jak potężne jest zanurzenie w Chrystusa Jezusa? W śmierć Jego zanurzeni zostaliście. Paweł Jezusa Chrystusa porównuje ze śmiercią. On mówi tak, jeśli ty uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, na pewno umarłeś. Dlaczego ty umarłeś? Dla grzechu, dla świata, dla cielesności, dla tego systemu, w którym byłeś do tej pory. Na pewno umarłeś. Na pewno nie żyjesz. Na pewno. A ludziom się wydaje, że oni żyją dlatego. Mówią, mi się grzech przydarza. Nawet ty nie rozumiesz, że ty nie żyjesz. Nie, nie, ja wiem, że ja nie żyję. Mówię, nie, nie wiesz. Nie rozumiesz, nie rozważasz tego, nie rozważasz twojej śmierci. Przychodzisz do Boga, rozważasz, jaki jestem błogosławiony, jaki jestem cudowny, jaki jestem wspaniały, bo tak uczą w moim kościele, bo mówią, że jestem genialny, bo mówią, że jesteś genialny, jesteś wspaniały, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ty jesteś przede wszystkim martwy. Martwy jesteś na dzień, to jest początek wywodu, traktatu teologicznego. Paweł mówi, i zobaczcie, jak on się odnosi, czyż wy nie rozumiecie, jak potężna to rzecz, te nowe narodzenie, podczas kiedy uwierzyliście w Jezusa jako Pana i Zbawiciela? Wtedy umarliście dla tego świata, umarliście dla grzechu, umarliście dla szatana, umarliście dla demonów, umarliście, umarliście, jesteście najpierw martwi. Jak wielu chrześcijan dzisiaj się uważa za martwych, a jak wielu walczy ze światem, z grzechem, jakby byli żywi. Wiecie co? Większość walczy. Oni nie rozumieją, że są martwi. Oni nie mają tego zrozumienia.
Ja nie wiem, na co czekają. Może czekają na jakiś, nie wiem, stan emocjonalny, który im to potwierdzi. Ale z rozumem, kiedy przeanalizujesz sobie słowo rozum, to dowiesz się o rozumie coś bardzo ważnego. Rozum to jest wyciągnięcie. On polega na tym, że wyciąga się logiczne związki z danego faktu. Na przykład jest kształt krzesła taki. Jaki jest logiczny, na przykład jaka jest logiczna rzecz związana z krzesłem? Siedzi się na nim, nie leży. Jest zbyt krótkie, żeby się na nim położyć. Ma też oparcie. Rozumiecie? To jest logika. Bo to krzesło jest. Jest wiele takich rzeczy. Paweł żąda od nas, żeśmy rozumowo do tego podeszli. My złóżcie fakty. No tak, to jest zbyt krótkie. No tak. To jest taka, kiedy się zginamy tutaj tak, naturalnie, to jest tak zrobione jak my. Plecy, tyłek, nogi. Rozumiecie? Dla Pawła Chrystus równa się śmierć. Przyjąłeś Chrystusa, umarłeś. On to tak przekazuje. 4 werset. Każdy, kto przyjął Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, jest razem z Nim pogrzebany. Właśnie taki człowiek zanurzył się w śmierć. A ponieważ Chrystus powstał z martwych za pomocą szacunku, który osiągnął w oczach Boga, to Jego zmartwychwstanie dało nam moc do prowadzenia nowego życia poza władzą grzechu. Takie coś on mówi. Zbawienie równa się śmierć i pogrzeb. Jeśli mówisz o sobie, jestem zbawiony, to mówisz o sobie, jestem martwy i pogrzebany. Wiesz, żeby zgrzeszyć, to trzeba żyć. Żeby diabeł mógł cię zaatakować, to trzeba żyć. Rozumiesz? Trzeba żyć. Żeby się rozchorować, to trzeba żyć. Hej. Żeby mieć problemy finansowe, to trzeba żyć. Żyć trzeba. Ja jeszcze nie słyszałem, żeby trup się rozchorował. Ja jeszcze nie słyszałem, żeby trup miał problemy finansowe. Ja nie słyszałem, żeby trup miał problemy relacyjne. Chcę wam pokazać, jaka wysoka poprzeczka jest postawiona. To nie jest niska poprzeczka. Nie wiem, ilu was widziało trupa. Trup nie ma ochoty się naćpać. Trup nie ma ochoty na picie. Nie ma ochoty na seks pozamałżeński. Trup nie ma na nic ochoty. On nie ma takich rzeczy. A to wszystko jest do przyjęcia czym? Rozumem. Rozumem. Paweł mówi, to jest rozumowe. Rozumowe. Ja bardzo chciałbym, żeby ludzie zrozumieli, że chrześcijaństwo to jest filozofia. A Paweł był filozofem. To taka sama filozofia, jak wiele innych filozofii, które w tamtym czasie i w obecnym czasie funkcjonowały, tylko że to jest prawdziwa filozofia. A pozostałe są cząstkowe, a więc nieprawdziwe. To jedynie jest kompletna filozofia. Dlatego Paweł, kiedy jeszcze nie był zbyt dojrzały, pobiegł na Areopag, tam gdzie byli różni filozofowie i on chciał tą swoją filozofię też przekazać. Tylko w tej filozofii jego było na przykład takie coś jak zmartwychwstanie. To w ogóle nie mieściło się w głowach tamtych ludzi. Ale Paweł to był taki mistrz, że on pociągał ludzi do rozumowego rozpatrzenia prawd Bożych i twierdził, że to jest możliwe. A dzisiaj ludzie mówią, objawienia mam. Potrzebuję objawienia, żeby tą rzecz załapać. A Paweł mówi, a może byś się zastanowił nad tym po prostu. Może byś usiadł i pomyślał. Nazywaj to jak chcesz później, objawieniem. Niech ci Bóg błogosławi.
Tylko weź usiąść i pomyśl. Zbawienie równa się śmierć. Wiecie, tutaj jest bardzo ciekawe słowo użyte, ponieważ Chrystus powstał z martwych za pomocą szacunku, który osiągnął w oczach Boga Ojca. To jest taki tekst oryginalny. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że Jezus wstał z martwych dlatego, że Bóg go szanował. Wiecie, co to jest szacunek? To jest uznanie kogoś za człowieka o bardzo wysokiej jakości. Bóg, zobaczcie, jak żył Jezus. Jako człowiek. Żył tak, że Bóg go szanował. Tu jest greckie słowo szacunek, w ogóle nie przekazane w naszych w ogóle przekładach. Jezus wstaje z martwych, bo Bóg go uszanował. Dla Niego, dla Boga Jezus był kozakiem. To był człowiek, który był tak szanowany przez władcę wszechświata, że władca wszechświata wzbudził go z martwych. Jedyny przypadek w historii. Innego przypadku nie było i nie będzie. Ale Paweł mówi, że skoro Jezus Chrystus wstał z martwych, a my w Niego jesteśmy zanurzeni, tak? To my mamy moc do życia poza grzechem. On nam to wykłada. Wy to macie. Nie osiągniecie, nie dostaniecie, nie wymodlicie. Wy posiadacie. Od momentu, kiedy narodziliście się z Bożego Ducha, zostaliście zanurzeni w Chrystusa Jezusa jako śmierć. Następnie razem z Nim powstaliście z martwych jako istoty, które żyją poza grzechem. Dla Niego zmartwychwstanie równa się moc do życia bez błądzenia. Rozumiecie, co On wykazuje? On cały czas wykazuje. Tutaj jeden werset implikuje drugi werset. Cały czas u Niego. Taki jest Paweł. Tu nie ma dziwnych skoków, takie jak nam przykazali w tych w ogóle przykładach. Piąty. Bo jeśli staliśmy się zjednoczeni z obrazem śmierci Jezusa Chrystusa, tylko już z martwych będziemy wzbudzeni. On mówi, już tylko. Od tego momentu, kiedy narodziłeś się na nowo, to następny etap to tylko fizyczne powstanie z martwych. Bo już jesteś maszyna. Nie można cię w ogóle w niczym zagiąć. Jesteś poza systemem błądzenia w życiu. Czy wiecie, że możemy nigdy nie zbłądzić? Nie w czymś, w niczym. Chcę, żebyście zrozumieli, jaką my mamy moc. Co my za stwory jesteśmy. Co my za gatunek. Jak ja słyszę te teksty, że ludzie mówią, no wiesz, my od grzeszników, tych, co nie przyjęli Jezusa, to się różnimy tym, że przyjęliśmy Jezusa. Ja mówię, ty bzdury opowiadasz. My jesteśmy inny gatunek. To, że my wyglądamy tak samo, to w ogóle nic nie oznacza. My gatunek inny. My jesteśmy inna struktura. My się z czego innego składamy. Ja nie mam nic wspólnego z człowiekiem, który nie poznał Jezusa. Nic, nic. Ja w ogóle nie mam z Nim nic wspólnego. Ani jeden gen mnie z Nim nie łączy. Rozumiecie? Ani jeden gen. I Ciebie też nie łączy. Jesteś w ogóle inny. Inny gatunek. Inny rodzaj. Zjednoczenie ze śmiercią daje rękojmię wzbudzenia z martwych. To jest rękojmia. Skoro umarłeś wraz z Chrystusem, z martwych z Nim wstałeś w duchu i jedyne teraz, co Ci się przydarzy, następny skok, czyli następna zmiana teraz w Twoim życiu. Powiedzieć o zmianie najbliższej. Najbliższa zmiana to jest taka, że wstaniesz fizycznie z martwych. A wiele ludzi kombinuje koń pod górę na tym odcinku.
cały czas szukają, szukają, żeby coś się w nich wydarzyło. A Paweł mówi, weź się zastanów. Ty jesteś inny, tylko ty nie zastanawiałeś się nad tym. Rok, dwa, dziesięć, dwadzieścia, w ogóle ci to do bani nie przychodziło. To by się wydawało, że ty jesteś w jakimś pieprzonym procesie. My też używamy tych sformułowań, bo jesteśmy tak głupi, że musimy tego używać. Do takiego stanu ogłupienia doprowadzony został Kościół. Że trzeba używać sformułowań zmiany, proces, wyjście z problemu. My stworzyliśmy jako Kościół na przestrzeni 2000 lat swoistą nomenklaturę, system myślowy. Rozumiecie? Który w wielu przypadkach jest tylko i wyłącznie iluzją, bo trzeba było jakoś odpowiedzieć na to, co się z nami dzieje. No bo jak coś się z kimś dzieje, to teraz umysł mówi, weź to nazwij, weź to opisz. No bo jak tak będziesz żył w takim kurcze chaosie? Jestem w procesie wychodzenia z grzechu. Takie sformułowania, są takie normalne sformułowania. Jestem w procesie uwolnienia. Jestem w procesie ciągle. Ja nie twierdzę, że my tego mamy przestać używać. Tu nie chodzi o to, chodzi o to, bo my tych rzeczy nie możemy nazwać. To nie ma czegoś takiego, że pstryknę palcem, teraz zmieni się w ogóle system myślowy Kościoła, bo się nie zmieni, ja w to nie wierzę. Ja wierzę, że jakieś grupki ludzi będą łapać Pawłowy tok myślowy. Ja uwielbiam fakty. Fakty. Szósty, to wiemy na pewno, że nasz stary człowiek wraz z Jezusem Chrystusem został ukrzyżowany. To wiemy na pewno, że nasz stary człowiek z Chrystusem Jezusem został ukrzyżowany. Aby nasze osoby zostały odłączone od grzechu, przez co grzech dla nas stał się nieskutecznym. To nas doprowadziło do tego, że już nie jesteśmy zniewoleni przez grzech. Na pewno to wiemy. Śmierć ego jest pewna. Używanie sformułowania egocentryzm, ego jest nieteologiczne, niedoktrynalne, nieprawdziwe. Narodziłeś się z Bożego Ducha, jesteś odłączony od grzechu. Kiedyś byłeś przyłączony, teraz jesteś odłączony. Grzech jest nieskuteczny w twoim życiu. Proszę, żebyś grzech przekładał sobie błąd. Grzech równa się błąd. Błąd jest nieskuteczny w twoim życiu. Jesteś odłączony od błędu. Od błędu myślowego, od błędu emocjonalnego, od błędu decyzyjnego. Jesteś odłączony. Jesteś skazany na to, aby nie popełniać błędów. Ani nie musisz, ani niczego to cię nie nauczy. Ludzie mówią, posłuchaj, w czym my żyjemy. Uczymy się na błędach. Wiesz, co to znaczy powiedzenie uczę się na błędach? To jest zaprzeczenie prawdzie Bożej. W ogóle nie można się na błędzie nauczyć. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Jak może się nauczyć na błędzie ktoś, kto jest w duchu odłączony od błędu? Na błędach się mogą uczyć ludzie ze świata. Bardzo proszę, oni mają różne techniki rozwoju. Ale nie narodzeni z Bożego Ducha ludzie. Oni nie potrzebują nauczyciela, który ma na imię Lucyfer.
Oni nie potrzebują takiego nauczyciela, ale ja się dużo nauczyłem przez tę opresję. Nie nauczyłeś się nic, bo się nie możesz nauczyć. Ludzie, ja też tak myślałem kiedyś. Mi się zdawało, że to jest wszystko prawda. Że ja się na błędach uczę. Że jak mi się noga potknie, to ja się czegoś nauczę. A tego, to jest w ogóle, tego, to się nie mieści w planie Boga. To się nie mieści w woli Boga. My żyjemy w tym, ja wiem. Ja nieraz się łapię na rzeczach, w jakich ja jestem utopiony. Tylko ja mam w ogóle potężny instynkt samozachowawczy. Jak ja widzę, że ja w czymś jestem utopiony, ja mówię, nie, ja natychmiast muszę z tego wyleźć. Natychmiast. Ja jak kot, człowieku, łapami drę w ogóle do góry. Rozumiesz? Nie ma zniewolenia grzechem dla człowieka narodzonego z Bożego Ducha. Taka rzecz nie istnieje. To jest wymysł nasz, że możemy być zniewoleni grzechem. Myślimy tak i tak mamy. Bo prawo przyciągania to działa w każdych dziedzinach. Jest niezależne od zbawienia. 7. Bo ten, kto uwierzył w to, że Jezus Chrystus umarł za jego grzechy i wstał z martwych w ciele, też umarł wraz z Chrystusem i jest usprawiedliwiony przez Boga, będąc z dala od grzechu. To jest doktryna. Doktryna. Bo ten, kto uwierzył, że Jezus Chrystus umarł za jego grzechy i wstał z martwych w ciele, ten umarł wraz z Chrystusem i jest usprawiedliwiony przez Boga, będąc z dala od grzechu. Doktryna chrześcijańska. Umarł dla grzechu. Nie jest w procesie wyjścia z grzechu. Nie jest w ogóle w procesie uwalniania. Nie jest w trakcie nauki. Teraz się uczę, jak nie błądzić. Ósmy. Jeśli więc razem z Chrystusem umarliśmy, wierzymy, że też razem z Nim żyjemy. Wierzymy. Tutaj Paweł zaczyna używać sformułowania wiara. Wierzę, skoro wiem, że umarłem, to wierzę, że żyję. Czemu? Bo ja nie widzę, że żyję z Chrystusem. Bo posłuchaj, wszystko na to wskazuje, że ja nie żyję z Chrystusem, bo popełniam błędy. A wiara jest pewnością tego, czego nie widać. A więc ja widzę, że popełniam błędy, jednak wierzę, że błędów nie popełniam. Ktoś powie, co to jest? Ja mówię, Pismo Święte. Widzę, że popełniam, ale ja jestem poza, więc ja nie popełniam. Mimo, że nie widzę, że nie popełniam. I to jest święty Paweł właśnie. Paweł, to w ogóle on tu taki daje ładunek, rozumiesz? Bo i teraz wiesz, religia od razu do ciebie powie, jesteś hipokrytą. Ty jesteś kłamca, hipokryta. W ogóle masz myślenie jakieś dziwaczne, życzeniowe, a to jest normalny list do Rzymian. Wiara w życie żyje, ale jak żyje? Wraz z Chrystusem. Nie obok Niego, tylko wraz z Chrystusem. Czyli tak jak Chrystus. To jest mało, że ja żyję. Żyję tak jak Chrystus. Tak jak Chrystus. Myślę jak Chrystus. Skąd te Pawła teksty później? Jesteście myśli Chrystusowej. A ktoś powie, ale ja nie zawsze jestem myśli Chrystusowej. A jak ty wierzysz? Jesteś zawsze czy nie zawsze? A ja uważam, że jestem zawsze. Bo poprzedni werset mówi, że ja z nim żyję.
Bo jak ja zacznę myśleć, że nie zawsze, a ja i tak nie widzę przyszłościowo, na przykład nie widzę, ja nie widzę, o czym będę myślał za pół godziny. Wiesz o tym? I ty też nie możesz. O czym ty za pół godziny będziesz myślał? Pewnie na kartce sobie zaplanujesz tutaj, napisz, będę myślał o tym, ale oprócz tego, rozumiesz, przypałęta ci się na przykład 1000 innych myśli, których nie jesteś w stanie teraz ogarnąć, że one w ogóle nastąpią. A więc ty nie możesz wiedzieć, o czym będziesz myślał. Ale możesz wierzyć, że jesteś 24 godziny na dobę myśli Chrystusowej. Dziewiąty. Wiemy, że Chrystus powstawczy z martwych więcej nie umrze. On panuje nad śmiercią. Wiemy. Znowu temat wiedzy. Czy my to wiemy, czy szukamy objawienia? Wiedza. Oto dziś nabywacie wiedzy. Wiemy, że Chrystus powstawczy z martwych nie umrze. Czy wy w ogóle wiecie, że On nie może umrzeć? A skoro On nie może umrzeć, a ty jesteś w Niego zanurzony, to też nie możesz umrzeć. To jest niemożliwe. Wiemy. To się wie, to jest kwestia wiedzy. Ktoś powie, ale jakie masz tutaj takie, masz takie wewnętrzne przekonanie? Dlatego, a tu nie jest napisane, że mam mieć wewnętrzne przekonanie. Tu jest napisane, że mam wiedzieć, czyli dowiedzieć się. Kolejny element formy rozumowej. Dowiedziałeś się o czymś? Dowiedziałem. Bądź teraz wyznawcą tego, o czym się dowiedziałeś. Bardzo proste. Paweł w ogóle rozkomplikowuje chrześcijaństwo. Wiemy, że Chrystus powstawszy z martwych więcej nie umrze. On panuje nad śmiercią. Doktryna panowania nad śmiercią. Nie dosyć, że śmierć nie panuje nad nim, zwymiotował. Śmierć nie panuje, to jeszcze jest napisane, że Chrystus panuje nad śmiercią. A więc jeśli Chrystus panuje nad śmiercią, a ty jesteś zanurzony w Chrystusie, to co robisz? Panujesz nad śmiercią, panujesz nad śmiercią. Czyli do twojego życia jakakolwiek forma śmierci nawet nie ma możliwości się zbliżyć. Pytanie, czy w to wierzysz? Czy ty w to wierzysz? Dziesięć. Ponieważ Chrystus umarł za grzech, raz na zawsze umarł. A ponieważ Chrystus żyje, to oznacza, że Bóg jest żywy. Śmierć Jezusa równa się śmierć grzechu. Śmierć Jezusa to śmierć grzechu. Rozumiecie, że On wchłonął grzech w siebie, a następnie umarł. Więc grzech umarł. Umarł błąd. Błąd nie żyje. Wielkanoc to jest pogrzeb błędu i powstanie człowieka niebłądzącego. Oto Wielkanoc. Śmierć błędu, pogrzeb błędu i powstanie z grobu człowieka, który nie błądzi. Przypomnijcie sobie wyjście Żydów z Egiptu. Tam nastąpiła śmierć pierworodnych, aby naród wyszedł. W tym czasie, kiedy Egipcjanie opłakiwali swoje pierworodne, wtedy naród wychodził. Błąd umarł. Pokolenie Egipcjan, które miało dalej władać Żydami, zostało skasowane przez Boga, aby naród żydowski wyszedł, aby poszedł na wolność. Pogrzeb błędu i powstanie człowieka, który nie błądzi. Jezus Chrystus, kiedy wstał z martwych, nie mógł zbłądzić. Pokazać wam dlaczego? On nie potrzebował kierunków i dróg. Wiecie czemu? On miał uwielbione ciało i przechodził przez materię.
Więc, jeśli tam w rogu była Jerozolima, to on nie musiał iść naokoło. Mógł przejść przez domy, ściany i skały. Iść na wprost. Nie mógł zbłądzić. Widzimy, co się stało w tym domu przy drodze do Emaus. Przeszedł przez zamknięte drzwi. On nie był w stanie zbłądzić. Rozumiecie? Idźcie dalej w swoim myśleniu. Czy zdajecie sobie sprawę, że gdyby doszedł do morza, to jako człowiek przeszedłby sobie albo po morzu, albo pod wodą i dotarł do następnego kontynentu. Szedłby. Po linii prostej. Nie błądziłby. Życie Jezusa równa się dowód na życie Boga. Dlatego ludzie mówią tak. Ja zawsze wierzyłem w Boga. Często słyszycie to od ludzi, kiedy głosicie Ewangelię. A ja zawsze pytam, no ale co to ma wspólnego? I mówię o Jezusie. On mówi, wiesz, no ale tu to jest różnie. Ja mówię, nigdy nie spotkałeś Boga. Nawet raz. Bo kto nie spotkał Jezusa, Boga nie spotkał. Nikt. Życie Jezusa równa się to, że Bóg jest żywy. XI. W ten sposób i wy analizujcie. Siebie autentycznie uważajcie za martwych dla wszelkiego grzechu oraz błędu, a jednocześnie uważajcie siebie za żyjących w Bogu przez Jezusa Chrystusa. On mówi, wy w ten sposób analizujcie, czyli takie wnioski wyciągajcie. Siebie samych uważajcie za martwych dla grzechu. I zobacz, co tu się dzieje. Czy ty się uważasz za martwego dla grzechu? Tak jak tu siedzisz. Czy ty za takiego się uważasz? Czy też uważasz, że jesteś w procesie, że zwalczasz grzech i tak dalej, i tak dalej? Czy uważasz się za martwego? Czy uważasz, że grzech nie może cię dotknąć? Czy uważasz, że diabeł nie może cię dotknąć? Że demony nie mogą cię dotknąć? Jak uważasz? Czy błąd myślowy może cię dotknąć, czy nie? Czy błąd emocjonalny może cię dotknąć, czy nie? Czy to jest w ogóle u ciebie możliwe? Czy to jest możliwe? Jak uważasz? Jak analizujesz? Jak siebie postrzegasz? I tu zaczynają się pytania o tożsamość. Tak, jestem w Chrystusie Jezusie, ale jestem w takim procesie wyzwolenia teraz. To nie jest prawda. Za kogo ty się uważasz? Jakie jest twoje imię i nazwisko duchowe? Czy tam jest napisane w tym duchowym dowodzie, jestem człowiekiem, którego nie dotyka grzech? Czy tam jest napisane, jestem człowiekiem, którego grzech dotyka, ale krew Jezusa mnie obmywa, Chrystus się za mną wstawia w niebie i ja sobie z tego powoli wychodzę i to jest mój proces uświęcenia. Czy tam masz takie długie nazwisko? Czy tam masz krótkie nazwisko? Wolny od grzechu. Niemogący ulec grzechowi. Czy tam jest takie nazwisko? Czy bardzo długie nazwisko? Tych pseudodoktryn jest nasmarowane wszędzie. Wszędzie to jest nasmarowane. W ludzkich głowach to jest nasmarowane. Ludzie mają takie elaboraty w głowach na ten temat, kim są w Chrystusie Jezusie. A oni są tym, co Paweł mówi. Nakaz analizy. Zobaczcie, czyli to trzeba przeanalizować. Analiza to jest to, że samemu siadasz nad czymś, zastanawiasz się nad tym i wyciągasz wnioski. Analiza opiera się na faktach, nie na tym, co ty czujesz. Są fakty, nie to, co czujesz, nie to, co ja czuję. Są fakty. Fakty. Wczoraj puściłem Bąka w pokoju. Sara leżała tak przy mnie, oglądaliśmy coś. A jak ona zaczęła się zbierać, człowieku, nie mogę tu wysiedzieć. Ja mówię, Sara, to nie jest poprawne dogmatycznie.
jest nieprawda. Ja ci powiem, jaka jest prawda. Prawda jest taka, że ty nie chcesz tu być, a nie, że nie możesz. Możesz tu być, gdyż jesteś narodzona z Bożego Ducha i możesz to przetrwać. Masz do tego moc. Nie ulegnij, mówię. Ja się śmieję, wiesz dlaczego? Bo to jest kwestia tego, jak my analizujemy zjawisko. Rozumiecie? Jak my je przeanalizujemy. A można je bardzo błędnie przeanalizować. Uważaj siebie za żyjącego w Bogu. Nie za człowieka, który żyje w grzechu, tylko w Bogu. Za takiego siebie uważaj. Mówię, tak analizujcie. Uważajcie siebie za żyjących w Bogu. Wiecie, że w Bogu nie ma grzechu. Tam go nie ma. Tam nie ma błędu. No to teraz gdzie ja żyję? Czy żyję w takim środowisku, że jest możliwość popełnienia błędu? Czy żyję w takim środowisku, że nie ma możliwości popełnienia błędu? Ludzie, my popełniamy błędy dlatego, że uważamy, że żyjemy w środowisku, w którym błąd można popełnić. Na przykład pod wodą się nie oddycha. Rozumiecie? Tam się nie oddycha. Tam jest środowisko, że my ludzie tam nie możemy oddychać pod tą wodą. Pytanie, czy zejdziemy na dno w ogóle basenu i powiemy, a ja mam inne zdanie. Ja uważam, że ja tu mogę oddychać. Proszę bardzo, jeden wdech. I od razu zobaczysz, proszę ciebie, tego, do którego się modliłeś. Od dłuższego czasu. Twarzą w twarz go zobaczysz. Pytanie, czy ty wierzysz, że żyjesz w środowisku, w którym nie możesz popełniać błędów, czy uważasz, że żyjesz w środowisku, w którym możesz popełniać błędy? To jest od ciebie zależne. Analizuj! Mówi Bóg, przeanalizuj to. Przeanalizuj to. 12. A zatem nie rządzi grzech nawet w podległych śmierci fizycznych ciałach waszych i ze względu na to nie zwracajcie uwagi na swoje grzeszne pragnienia. I to jest petarda. Zobaczcie, jak wygląda ten 12 werset w tym naszym w ogóle przekładzie. To jest szok w trampkach, co oni nam tu porobili. A tu jest napisane tak, a zatem nie rządzi grzech nawet w podległych śmierci fizycznych ciałach waszych i ze względu na to nie zwracajcie uwagi na swoje grzeszne pragnienia. Paweł mówi, to nie ma żadnego znaczenia, co ty tam masz w tej głowinie. Czy ty masz filmy pornograficzne, czy ty masz inne rzeczy, czy ty masz takie, czy ty masz inne. Paweł mówi, zobaczcie, co apostoł mówi, jak się z tym walczy. Nie zwracaj na to uwagi, mówi. Co to znaczy nie zwracaj uwagi? To znaczy, że masz zachowywać się tak, jakby to ciebie w ogóle nie dotyczyło. Ale to się dzieje w mojej głowie, powie chrześcijanin. To się dzieje w moich emocjach. A Bóg mówi, no ale jakie to ma znaczenie? Gdzie to tam się dzieje? Czy to się dzieje w twoich emocjach, czy to się dzieje w emocjach sąsiada, czy to się dzieje tu, to nie ma żadnego znaczenia. Żadnego. Dlatego, że ty żyjesz poza grzechem. Jakie to ma znaczenie, o czym ty myślisz? Jakie to ma znaczenie, co ty czujesz? Co to ma za znaczenie? Ty lub swoje. Co to ma za znaczenie, jakie ty masz pogląd na siebie? O, jestem taki słaby, taki cienki, taki... Albo mówię, ale co to kogo obchodzi, co ty myślisz? No taki jestem zakompleksiony, taki jestem w ogóle, taki jestem. A co to kogo obchodzi, co ty tam masz w tej głowie? Czujesz, że jesteś zakompleksiony, zacznij robić rzeczy, które w ogóle będą świadczyć o tym, że nie jesteś zakompleksiony, bo kompleks to błąd. To w ogóle nic to zrób. Ale tak czuję, że nie jestem do tego zdolny. Sprawdź. Pytanie, czy ty wiesz,
że jesteś poza błędem. Czy ty to wiesz? A zatem grzech nie rządzi nawet w podległych śmierci, w fizycznych ciałach waszych. Nie rządzi tam. Grzech nie rządzi w twoim mózgu. Wiesz, co to jest mózg? To jest podległe śmierci ciało twoje. Mózg. Taka część ciała. W mózgu dzieją się te wszystkie twoje rozgrywki. To tam diabeł puka. Wiecie, gdzie diabeł puka? W mózg. Do mózgu on puka. Słaby jesteś, boisz się, cienki jesteś, głupi jesteś. Do mózgu ci puka diabeł. A tu jest napisane, że błąd nie może panować nad żadnym fizycznym twoim członkiem. Czyli nad mózgiem też nie może panować. Dlatego, mówi Paweł, nie zwracajcie uwagi na to, co wy tam przeżywacie. Zobaczcie, to jest cała infrastruktura rozkręcona, ja sam biorę w niej udział, żeby pomagać ludziom w związku z tym, co oni przeżywają. Tylko to jest nieważne, co przeżywasz. Ważne jest to, kto ty jesteś. Twoje przeżycia i te moje przeżycia, jeśli one są błędne, to one nas nie dotyczą. Czujesz się taki odrzucony. No co to kogo obchodzi? Przecież ty nie jesteś odrzucony, tylko zaakceptowany, nie rozumiem ciebie. Ale ja nie czuję, żebym był zaakceptowany. Ale co to kogo obchodzi? Nie zwracaj uwagi na grzeszne pragnienia twoje. Nie zwracaj uwagi na to, że jesteś odrzucony, bo nie jesteś. Prawda taka, że nie jesteś. A czuję, że jestem, ale nie jesteś. Bo odrzucenie to błąd, a ty jesteś poza błędem. Co mam zrobić, jak tak się czuję? W ranach i sińcach Jezusa jest twoje uzdrowienie. Przyjmij uzdrowienie. Do czego? Do mózgu. Przecież to mózg ci szwankuje. Rozumiesz? Mózg ci szwankuje. Tak jak noga, ręka. Po prostu mózg ci szwankuje. Nie rządzi grzech w waszych ciałach i duszach. Nie rządzi. Ciało i dusza są podległe śmierci, czyli śmierć może na nie wpływać. Na ciało kompletnie, na duszę tylko docześnie. Rozumiesz, o co chodzi? Dlatego nie zwracaj uwagi na grzeszne pragnienia twoje. A to tylko dlatego, że ciało i dusza podlegają śmierci. One nie mieszczą się w kategoriach twojej tożsamości. One się nie mieszczą w kategoriach twojej tożsamości. Rozumiesz, tam nie jest ważne, co tam się dzieje w nich. Tam może być miszmasz. Ale to jest nieważne. Bo to są, to są członki podległe śmierci. Rozumiesz, o co mi chodzi? Ciało jest podległe śmierci kompletnie, a dusza jest podległa śmierci na poziomie doczesnym. Więc czego ty kombinujesz ciągle z tą ciałem i duszą? Tak jakby one miały być jakieś inne. Nie. Ty, to jesteś odrodzony duch, tam nie panuje grzech i nie zwracaj uwagi na to, co się dzieje w duszy i w ciele. To nie ma najmniejszego znaczenia. Żadnego znaczenia. Kompletnie żadnego. 13. Więc nie wyciągajcie części waszego fizycznego ciała z tej zbroi, uważając je za niesprawiedliwe i grzeszne, ale przedstawiajcie siebie połączonych z Bogiem jako zmartwychwzbudzonych, a części waszego fizycznego ciała trzymajcie w zbroi sprawiedliwości Bożej. Nie należy opuszczać zbroi Bożej poprzez swoje myśli, poprzez uwalniane słowa. Człowiek, który mówi: jestem grzesznikiem, błądzę. Albo inaczej, podpisuje się w swojej głowie pod różnymi błędami swoimi. To jest człowiek, który wyciąga swoje fizyczne członki ze zbroi Bożej. Wywleka się ze zbroi. Zbroi się nie zdejmuje. Zbroi Bożej. Tą ludzką się zdejmuje, żeby można się było przytulić do drugiego człowieka, ale nie zbroję Bożą, która jest duchowym elementem. Tego się nie wyciąga.
Nie należy określać swojej osoby, duszy i ciała jako grzesznych i niesprawiedliwych. Nie wolno tego robić. Nawet jeśli coś widzimy, to musimy rozgraniczyć to, co widzimy, od tego, w co wierzymy. Rozgraniczyć. Tak, ja widzę, ja nie jestem ślepy fizycznie, to, co się dzieje w mojej duszy i w moim ciele. Tylko co z tego, że to się dzieje, skoro ja wiem, że jestem poza tym? Co z tego, że to się dzieje? Jakie to ma znaczenie? Należy określać siebie jako zjednoczonych z Bogiem. Zobaczcie, przedstawiajcie siebie połączonych z Bogiem. Określajcie tak siebie. Do kogo? Do siebie i do innych. Mówcie do Boga, że o tym wiecie. Mówcie do diabła, mówcie do siebie i mówcie do innych ludzi. Tak się przedstawiajcie. Święty Janusz, Syn Boga żywego, nieśmiertelny, niegrzeszący, niepopełniający błędów. Tak się przedstawiajcie. Ludzie mówią, ja będę szczery. To grzech. To grzech. To tylko do tych działań pomocowych, które my niestety, bo się utopiliśmy w tych kłamstwach, to my musimy te działania pomocowe dzisiaj w ogóle robić, to my do tych działań pomocowych tam jesteśmy na jakimś odcinku szczerzy. Czyli określamy jakiś problem, a następnie, wiecie co robimy? Natychmiast staramy się wykaraskać w ogóle z tego w ogóle toku myślowego. Czasami po prostu jest się szczerym, dlatego że się nadaje obraz czemuś, ale nie jest to po to, żeby iść i się tak przedstawiać. Tego nie wolno robić. Należy określać siebie jako zmartwychwstałych. Ja jestem zmartwychwzbudzony. Śmierć nade mną nie panuje. Grzech nade mną nie panuje. Błąd nade mną nie panuje. Nie błądzę, nie grzeszę, nie umieram. Nic mi się nie przytrafia takiego, co by było związanego ze śmiercią. 14. Ponieważ grzech nie może już was opanować, bo jesteście nie pod prawem Bożym, ale pod łaską Bożą. Grzech nie może, wbij sobie to do głowy, nie może cię opanować. Nie może cię opanować. Dzieje się tak z uwagi na to, że człowiek narodzony z Bożego Ducha nie jest pod prawem, ale pod łaską. Czyli on nie musi się spinać, aby go grzech nie opanował. On musi uwierzyć w to, że grzech go nie opanuje. On musi być tego pewny. Bo wiara to pewność. 15. Kto zatem grzeszy, mimo tego, że nie jest pod prawem Bożym, ale pod łaską, nie stał się prawdziwym sługą Boga. Jeżeli ktoś grzeszy, będąc pod łaską, nie jest sługą Boga, bo on nie musi grzeszyć. On jest dzieckiem Boga, ale nie sługą. To nie jest człowiek, który realnie służy. To jest człowiek, który buja się na pograniczu dwóch w ogóle wymiarów. I teraz zależy od tego, czy jest atmosfera duchowa dobra, czy jest atmosfera duchowa zła. Jak jest atmosfera duchowa dobra, to on się w ogóle określa jako osoba w ogóle duchowa, Boża, święty, zmartwychwzbudzony i tak dalej. Jak jest duchowa atmosfera zła, to on mówi w ogóle nie jest ze mną najlepiej. Jestem w procesie. Rozumiesz? Zależy. Jest jak chorągiew ten człowiek. Więc on nie jest skutecznym sługą. Dlaczego nie jest skutecznym sługą? Wyobraźcie sobie, że jesteście pracodawcami. Czy wy byście chcieli mieć takiego pracownika, który by przychodził do pracy rano i mówił tak: szefie, dzisiaj to ja nie wiem, czy ja tutaj pracuję. Ja nie wiem, mam taki jakiś czas teraz, że ja nie wiem, czy ja tutaj pracuję. Ja nie wiem, jakie ten dzień się tutaj spędzę, bo ja nie wiem, czemu ja tu jestem. Ja tak...
Wiesz, o co chodzi? Jak ja bym był szefem takiego człowieka, popatrzył i powiedział, no to ja nie wiem, to może się zwolni. Ja bym mógł być jego znajomym. Ja bym mógł być jego ojcem, bratem, kimkolwiek, ale ja bym powiedział, wiesz co, to w pracy sobie nie damy rady tutaj. Bo jak ty nie jesteś pewny, czy tutaj pracujesz, to ty pójdziesz przez tą pracę tutaj i będziesz tak, zaniedbasz mi to, zaniedbasz mi tamto. Ile rzeczy ludzie będący w takim rozchwianiu zaniedbują w królestwie? Masę rzeczy zaniedbują. Masę rzeczy. Coś im się wydarza w życiu, jakimś stan emocjonalny mają, oni potem idą głosić i przecież to wszystko jest widoczne w ich głoszeniu. To jest widoczne w ich prorokowaniu. To jest widoczne w każdym ich działaniu. To się odbija wszędzie. Rozumiecie? Nie można tak funkcjonować, bo to jest bardzo ciężko. Ludzie się potem dziwią. Z jednej strony chcą służyć Bogu, z drugiej strony ciągle im coś nie wychodzi. Dlaczego im nie wychodzi? Bo ich tożsamość jest zachwiana. Mają zachwianie tożsamości. I o tym mówi to słowo. Mówi, jesteś pod łaską. Dlaczego ty? Wyobrażasz to sobie, ludzie, my te pytania usłyszymy na sądzie Chrystusowym. To nie będą takie pytania łatwe. Byłeś pod łaską, czemu grzeszyłeś? Dobre pytanie? No panie, to... Bo byłem w procesie. A tu wiesz, kto będzie stał z boku? Paweł. Paweł się odwrócił, mówi, napisałem. Ja wiedziałem wcześniej, w ogóle. Wiedziałem wcześniej, w ogóle jako prorok ci to przekazałem. Żebyś wiedział, że tak jest i żebyś na tym się budował. Ja wiem, że wtedy Pan Jezus może wezwać tych, jeśli byli zbawieni, którzy to tłumaczyli wcześniej. Szesnasty. I nie wie ów człowiek, że przez to, co robi siebie samego, przedstawia jako sługę posłusznego grzechowi. Jesteście sługami tego, kogo słuchacie. Albo jesteście posłuszni grzechowi, co przywodzi was do śmierci, albo jesteście posłuszni Bogu, co przywodzi was do życia w sprawiedliwości. Czyli tak jak siebie przedstawiamy, tak? Temu służymy. On nas informuje wcześniej, grzech nad wami nie panuje, a ty jesteś człowiekiem, który ma o sobie mniemanie, że ty jednak możesz popełniać te błędy, że ty jednak jesteś taki, że ty jednak jesteś owaki i w związku z tym stajesz się realnym sługą, bo tu działa prawo przyciągania. A fakty są takie, że nie jesteś tym grzesznikiem. I to nie z nazwy, tylko z czynu. Z czynu. Jeżeli ktoś tak czyni, że informuje otaczającą go rzeczywistość, że jest posłuszny grzechowi, to skutkiem z tego ściąga na siebie demony i jeszcze bardziej tonie w grzechu. To posłuszeństwo czyni cię odbiorcą danej energii. Rozumiesz mnie? Posłuszeństwo. Czy jesteś posłuszny temu? Czy jesteś posłuszny temu? Ja nie mówię, czy czujesz to, czy czujesz tamto. Czemu jesteś posłuszny? Posłuszny to jest ten, który wie, że dana rzecz jest słuszna, posłuchał jej jako wytycznej i wprowadził w swoje życie. A w środku to on może mieć kurczę melanż i może się nie zgadzać w swoich emocjach z tym, czemu jest posłuszny. Ludzie, 7 rozdział listu do Rzymian. Zaraz będziemy tłumaczyć. Już w zasadzie zaczęliśmy tłumaczyć. Gdzie Paweł opisuje swoją podwójną naturę, jak on to nazywa. Mówi, dwa prawa w sobie widzę. Dwa prawa. Prawo grzechu i prawo Boże. I ja swoim rozumem chcę służyć prawu Bożemu. Ale w członkach moich odnajduję inne prawo. Jest to prawo grzechu i śmierci. A więc, mówi, nie to, co chcę, to czynię, ale to, czego nienawidzę, to czynię. Marny ja człowiek.
Rozumiecie? Tak. On wiedział w ogóle, co to znaczy. Że życie w takim kurcze kotle to jest cholernie ciężka sprawa. A więc wiedział, że on ma być posłuszny. Posłuszny prawom Bożym i wtedy w wyniku jego posłuszeństwa jego cała dusza będzie się zmieniać. Ale posłuszeństwo się wybiera, a nie odczuwa. To jest bardzo ważne. To, kogo słuchamy, to się wybiera, a nie odczuwa. Odczucia mogą być w ogóle przeciwne. Dlatego jest napisane wcześniej, nie zwracajcie uwagi na grzeszne pragnienia wasze. Rozumiesz? Albowiem jest to łaska Boża, że będąc w niewoli grzechu, zauważyliście w głębi waszej duszy silne uderzenie nauki Bożej i zdecydowaliście, aby się jej zupełnie poddać. Kiedy narodziłeś się na nowo, wiesz, co tam nastąpiło? Bo to jest o tym informacja. Zauważyłeś, że coś w tobie zaistniało. Ty to zauważyłeś. Prosto. Rozumowo to zauważyłeś. I wiesz, co zrobiłeś później? Postanowiłeś, że będziesz temu, co w tobie powstało, posłuszny. Tak się stało z twoim nowym narodzeniem. U każdego z nas. My w ogóle nie mieliśmy głębokich wykładni tego wszystkiego. U jednych towarzyszyły temu jakieś emocje, u innych praktycznie żadne. Bo to w ogóle nie ma znaczenia, co u kogo towarzyszyło. Ważne, że zaistniała w nas nauka Boża jakoś, czy przez słyszenie, czytanie, nieważne co, przez objawienie jakieś. To nie jest istotne, przez co zaistniała. Następnie jednak postanowiłeś być temu posłuszny. I to, zobacz, to się w twojej duszy wydarzyło wszystko. I dlatego, że to się wydarzyło w twojej duszy i ty zrobiłeś te postanowienie w duszy swojej, przemogłeś się, przemogłeś. To w ten sposób narodził się twój duch później. Bo to i tak w duszy powstało. Ludzie, to tam, ludziom się czasami wydaje, że jak narodziłeś się na nowo, to było takie coś mistyczne, że to ominęło duszę twoją. Nie ominęło duszy. Musiałeś wybrać. Każdy z was musiał wybrać, ja też musiałem wybrać. Czy ty wiesz, że możesz mieć tak potężne objawienie, że sam Bóg stanie przed tobą i ty też musisz go wybrać? Ty musisz go wybrać, ty musisz powiedzieć, tak, ja się zgadzam na to. Zobacz, Jezus chodził po ziemi tutaj, chodził po ziemi i tylko niektórzy go wybrali. Niektórzy go wybrali. Garstka ludzi go wybrała. Bo Boga trzeba wybrać. Na tym polega miłość. Że trzeba go wybrać. On nigdy się nikomu nie narzuca. Nigdy. Osiemnasty. I to spowodowało, że uwolniliście się od grzechu i staliście się poddanymi sprawiedliwości Bożej, a ułomności waszego człowieczeństwa zaliczono wam jako chorobę starej natury waszej, która wraz z Chrystusem została ukrzyżowana. Zauważenie i decyzja o zupełnym poddaniu się równa się uwolnienie od grzechu i poddanie się sprawiedliwości Bożej. Rozumiesz, zauważyłeś, że się coś stało w tobie. Wiesz, co musisz dzisiaj zauważyć? Ty musisz dzisiaj zauważyć, że żyjesz poza grzechem. Że grzech nad tobą nie ma żadnego prawa. Że błąd nad tobą nie ma prawa. Musisz to zauważyć. Chcesz, żeby ta sama moc zadziałała w tej dziedzinie, to musisz to zauważyć. Nie możesz tego olać. Musisz to zauważyć, że jesteś poza błędem. Poza błędem. 19.
Więc tak, jak używaliście części fizycznego ciała waszego, aby służyć nieczystości i nieprawości, co było zaprzeczeniem prawd Bożych, tak teraz używajcie części waszego ciała, aby służyć sprawiedliwości Bożej, a będziecie doświadczać uświęcenia waszego. To jest zalecenie, to jest apostolski nakaz. Tak jak... W ten sam sposób. Dalej, patrzcie, nie ma tu żadnych zespołów emocjonalnych. Tak jak. To jest... Miałeś pewien nawyk. I teraz wytwórz nawyk. Często ludzie mówią, wiesz, ja nie czuję tego. Ja mówię, co to kogo obchodzi? Często ludzie mówią, ja nie głoszę Ewangelii, bo nie mam takiego prowadzenia. Ja mówię, nie głosisz Ewangelii, bo nie wytworzyłeś nawyku głoszenia Ewangelii. Po prostu taki jesteś człowiek. Albo na przykład narzeka chrześcijanie. Dlaczego chrześcijanie narzeka? Bo ma taki nawyk. Taki nawyk. A teraz trzeba wytworzyć nowy nawyk, nie narzekania. Ale ja tak w środku czuję, ja tak czuję, że nie jestem zadowolony z tego. Co to kogo obchodzi, co czujesz w środku? Ważne jest to, że wytworzysz w sobie nawyk nienarzekania. Po pewnym czasie nawyk nienarzekania otworzy przestrzenie mocy, które wpłyną na twój środeczek. To idzie z tej strony. Czyli najpierw się nie narzeka, a potem czuje się, że się nie ma na co narzekać. Najpierw się dziękuję Bogu, a dopiero potem się czuję, że jest za co dziękować Bogu i że jest na to ochota. Najpierw się modlimy, a dopiero później tworzy się w nas chęć modlitwy. Najpierw jest czyn. W Królestwie Bożym. Najpierw jest czyn, a dopiero potem jest reakcja środka. A chrześcijanie to wywrócili. Ja nie czuję. A co mnie to obchodzi? Co to Boga obchodzi? To tylko diabła obchodzi, bo cię w ogóle trafił. Jesteś trafiony. Nie czuję tego. I jeśli ty w ten sposób działasz, następuje uświęcenie. Czyli działanie równa się uświęcenie, a nie uświęcenie równa się działanie w tym wypadku. Czyli najpierw używam członków fizycznych ciała mojego jako oręża sprawiedliwości i to powoduje, że się uświęcam. A nie czekam na jakieś zmiany wewnętrzne i dopiero w wyniku tych zmian zabieram się za robotę w królestwie na przykład. Rozumiesz? Dwudziesty. Bo gdy byliście niewolnikami grzechu, nie podlegaliście sprawiedliwości Bożej. To jest stwierdzenie. Gdy się było niewolnikiem grzechu kiedyś, to nie podlegało się sprawiedliwości Bożej, więc nie mogło się nabrać odpowiednich nawyków. Po prostu. Żyło się w czym się żyło i takich nawyków się nabrało. Teraz działanie mimo nawyków. Tak? Mimo nawyków niesprawiedliwości. To jest droga do uświęcenia. 21. Kto zatem z was w tym czasie osiągnął prawdziwy życiowy sukces? Taki to był sukces, że teraz wstydzicie się waszych tamtejszych poczynań, ponieważ skutkiem owych poczynań była jedynie śmierć. Poprzednie nasze czyny przed nowym narodzeniem nie stanowią żadnej formy wartości duchowej. Nawet się na nie nie można powołać. Bo ja taki byłem w tamtym życiu. Co to kogo obchodzi? Ty masz w tym życiu członki ciała swego czynić orężem sprawiedliwości. Masz działać i osiągniesz sukces. Dwadzieścia dwa.
Natomiast teraz uwolnieni od grzechu, a w związku tym poddani Bogu, osiągnęliście swój prawdziwy sukces polegający na tym, że staliście się świętymi, czego skutkiem jest życie wieczne. To jest to, o co nam chodzi. Bycie świętym to nie jest jakaś mała rzecz, tylko to jest globalny sukces życia człowieka. Święty to ten, tak, który nie popełnia błędów, chodzi poza systemem tego świata, myśli jak Bóg. Ja się pytam, co jest potrzeba więcej? Kiedyś Sara mnie pytała o różne supermoce. O różne supermoce. I mnie zawsze te kręciły supermoce, które nie są jakby doraźne. Że na przykład one działają w jednej sferze. Mnie interesowało zawsze, nawet w tych dziecinnych rozmowach z nią, supermoce. I ci bohaterowie byli dla mnie najciekawsi z tych superbohaterów, którzy posiadali globalne rzeczy. Globalne. Rozumiesz? Na przykład załóżmy Iron Man posiadał globalny wpływ finansowy. Mnie nie interesowała zbroja. Wiecie, że mnie bardzo mało interesowała zbroja Ironmana. I te w ogóle różne rzeczy. Mnie interesowało to, że on za wszystkie te w ogóle rzeczy płacił. To mnie interesowało. To był jego największy sukces. Tak? Bo sukces jest globalny. Uświęcenie. Kompletna rzecz. Kompletna. Kiedy ty nie błądzisz, myślisz jak Bóg, rozumiesz? Ty chodzisz sobie ponad systemem tego świata. Ja trochę tego doświadczam w życiu. Na jakimś odcinku mojego życia. Trochę tego doświadczam na tym poziomie. Że w ogóle wiem, że ja jestem ponad tym. Ponad. Nie wiem, różni ludzie sobie tam różnie to nazywają, ale wiem, że ja jestem ponad. Tak sobie żyję ponad. To jest nawet ponad tym, jakie we mnie uczucia powstają. To jest nie temat na dzisiaj, ale to jest w ogóle możliwe. To jest w ogóle realne. Ale zaczyna to się od tego, że prawidłowo się siebie ocenia. Prawidłowo się siebie traktuje. Funkcjonuje się w tożsamości realnie. Bo mówienie, mam tożsamość Chrystusa i tak dalej, to są ludzie, to są slogany. Uwolnieni od grzechu równa się poddani Bogu. Nie trzeba się posłuchaj, nie trzeba się zastanawiać, jak bardzo ja się jeszcze muszę Bogu poddać, Boże, ja się tak tutaj... Nie, uwolniony od grzechu równa się poddany Bogu. W ogóle nie musisz skupiać się na poddaniu Bogu. Wystarczy, że jesteś uwolniony od grzechu. I nie, że się masz uwolnić od tego grzechu. Tylko ty musisz uwierzyć, że jesteś wolny od grzechu. I żyć w tej wierze 24 godziny na dobę. Wtedy będziesz poddany Bogu. Tam nie ma żadnych innych rzeczy. Co to znaczy, że ty będziesz poddany Bogu? Ja nie wiem, co to będzie znaczyło w twoim życiu. Bo to każde życie będzie inne. Każdy z nas, jak tutaj siedzi, kiedy wchodzi w świadomość wolności od grzechu, tak? Staje się automatycznie poddany Bogu i przeżywa swoje indywidualne życie z Bogiem. Ja nie wiem, jak ty będziesz przeżywał. Ja sam do końca nie wiem, jak ja będę przeżywał jeszcze. Przeżywam już coś, ja nie wiem, jak dalej będę przeżywał. Ja się wcale tym nie zastanawiam nad tym, jak ja będę przeżywał, bo to, jak jest dla mnie stan, w którym jestem, to już mi pozwala na to, że ja się nie zastanawiam, jak dalej będzie z Bogiem. Rozumiecie? Ja nie. Ja się nie zastanawiam, jak będzie z Bogiem dalej. Lepiej niż dziś. Lepiej niż dziś będzie. I ostatni, albowiem grzech płaci śmiercią, a łaska Boża płaci życiem wiecznym przez Chrystusa Jezusa Pana naszego. Paweł zakończa swój wywód bardzo technicznym faktem. Mówi, łaska płaci, ona płaci. Rozumiesz? Czyli uświadomienie sobie, zrozumienie, uwierzenie dalej. Jaka jest twoja prawdziwa tożsamość?
to ci na pewno zapłaci. Na pewno ci zapłaci. I trwanie w ogóle w krzywej świadomości, kim jesteś, też ci zapłaci. Inną walutą, ale zapłaci. Rozumiesz? Ale też zapłaci na pewno. Dlatego Paweł to stwierdza. Teraz zauważcie, jak on prowadzi, buduje Kościół pierwszy. Nie na zasadach, tak jak powiedziałem, co jest dobre, co złe, co należy, co nie należy. Paweł budował ich tożsamość. On w ogóle nie brał pod uwagę, że może powstać Kościół, gdzie ludzie będą nieświadomi faktu, że żyją poza grzechem, że żyją poza w ogóle błędami, poza szatanem, poza demonami. On nie brał tego pod uwagę w ogóle, że to jest możliwe, żeby powstał taki Kościół. Rozumiecie? Niestety nie posłuchano Pawła. Kolejne pokolenia nie posłuchały Pawła. Powstał inny Kościół na ziemi. Dlatego Pan Jezus ciągle jeszcze nie wraca. Rozumiecie? To wcale nie jest jakiś wielki plan. Po prostu no nie ma do czego wrócić. Trzeba by mieć do czego wrócić. A dzisiaj jeszcze jest krucho z tym. Rozumiecie? Bo w tamtym czasie jakby wrócił, to by nie było tylu problemów. Wojen i innych rzeczy. Ale już wtedy zaczęły być wypaczenia. I to się wszystko wypaczało. Krok po kroku się wypaczało. I wypaczyło się do tego stopnia, jakiego jest dzisiaj. Że dzisiaj w ogóle doktryny Pawłowe, rozumiecie? One są, to one nie są w szacunku. To nie jest szacunek nad tym. Wyciągnięte są różne pewne rzeczy, a inne są w ogóle odrzucone. Już sami tłumacze odrzucili te rzeczy. A Paweł mówił o tym, jak wedle serca Boga ma wyglądać Kościół. Ludzie, którzy są świadomi, że są poza, nad, że są niebłądzący, nieulegli grzechowi, nie zwracający uwagi na to, co się dzieje w ich duszach. Takiego chciał Bóg od początku Kościoła. Kościoła, który się nie zastanawia nad tym, co mi tam dzisiaj przez głowę przelatuje, jaki ja mam dzisiaj stan emocjonalny, co tam ze mną jest. Po co? Gdyby dzisiaj ludzie, którzy funkcjonują w służbie, kiedy coś im się w tym łbie, kolebie, przyszli do swoich współpracowników i powiedzieli, kurczę, kochani, sieczkę mam dzisiaj w głowie, kurczę, nie bierzcie poważnie moich zachowań, wiecie, że jestem święty, ale jakiś dzisiaj pieprznięty się obudziłem, kurczę, ja wiem, że to jest dusza i ciało, kurczę, nie traktujcie mnie dziś poważnie, wybaczcie mi z góry. Rozumiesz, jak coś, to mnie w mordę strzelcie i ustawcie. Ile by to zmieniło rzeczy, gdyby zarówno jedna, jak i druga strona nie brała poważnie tego, co się dzieje w środku ich dusz, tylko postępowała z prawdami Bożymi. Nie byłoby kłopotów relacyjnych, fochów, w ogóle by nie trzeba było sobie wybaczać nawet, bo by nie było czego. Ludzie by rozumieli doktrynę. A nie, że ktoś komuś zwrócił uwagę, ten się foszy, tamten się foszy, nie odzywają się do siebie, człowieku, rok później. Po co? Wszystko przez to, że doktryny nie znają. I zwracają uwagę na to, co się dzieje w ich duszach. Ja to tłumaczę wielokrotnie i płaczę. Wiecie, bo to mnie dotyka. Dotyka mnie prostota chrześcijaństwa. Dziś po prostu pokomplikowane mamy wszystko. I Bóg mi świadkiem, że ile mi starczy czasu,
tu na ziemi, to oprócz tego, że będę produkował ludzi szerzących Królestwo Boże, to też będę prostował tą popieprzoną doktrynę. Bo kurczę, to jest szok, do czego się wszyscy doprowadziliśmy przez te lata. Ale ile my możemy jednym prostym aktem rozumienia wiary, zobaczcie, ile my możemy zrobić. Ile my możemy zamknąć za sobą, kurczę, demonicznych drzwi. Jednym uderzeniem. Jednym uderzeniem. Zamiast poszukiwania tego, czy ktoś mnie rozumie, czy ktoś mnie nie rozumie, warto usiąść i zacząć myśleć, przecież ja nie żyję. Halleluja! Zamiast wyznawać tak często, że żyjesz, zacznij wyznawać, że ja nie żyję. O Boże, nie żyję. Nie żyję dla tego całego blichtru, nie żyję w ogóle dla opinii, nie żyję dla tego, co się we mnie roi. Nie żyję dla moich myśli, dla moich emocji. Ja nie żyję dla tego. Jestem wolny, jak każdy święty trup. Rozumiesz, o co chodzi? Błagam was. Budujcie w sobie apostolską doktrynę. Niech to was wyzwala. Rozumiecie? Niech to was wyzwala. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja dziękuję ci za słowo twoje. Dziękuję ci, że twoje słowo, ono zmienia każdego z nas. Ojcze, dziękuję ci, że ono zmienia mnie, że zmienia każdą duszę na tym miejscu i każdego człowieka, który tego słucha. Modlę się, Ojcze, i dziękuję ci, że ty zawsze mnie wysłuchujesz. I wiem, że te dzisiejsze słowa jedynie przyspieszą, Ojcze, naszą świadomość, że jesteśmy ludźmi o tożsamości Chrystusowej. I nie będzie to już dla nas slogan, i nie będzie to puste wyznanie, ani też nie będzie to cząstkowe rozumienie. Ojcze, dziękuję ci, że nie będziemy zwracać uwagi na to, co się dzieje w naszych duszach, ale będziemy wierzyć w to, kim jesteśmy. Amen.